bardzo miło mi było słuchać przedmówców, przewodniczących komisji. Zasada jest taka, że no, absolutnie mi się udziela burmistrzowi, ale tak na dobrą sprawę to wiadomo, że to jest nasza wspólna praca. To tak jak pan przewodniczący komisji oświaty powiedział, że są dwie ważne sesje, kiedy wydawamy budżet i potem oceniamy, ale przecież jeszcze w trakcie było wiele zmian budżetu. Generalnie my dążymy do tego, aby maksymalnie wpłynąć na rozwój naszej gminy, rozwój, który ma służyć naszym mieszkańcom i również wszystkim, którzy na terenie naszej gminy tutaj przebywają. Zawsze staramy się, aby wykonać jak najwięcej zadań, bo podkreślam za każdym razem, że są tak zwane dochody łatwiejsze dla gminy i te trudniejsze, te, które staramy się dodatkowo pozyskiwać. Tutaj już wcześniej było mówione, z jakich to źródeł. A jeśli pozyskamy więcej dodatkowych środków, to wtedy możemy więcej przeznaczyć na wydatki majątkowe, które też w pewnym stopniu podnoszą niejako wartość samej gminy, a ta wartość majątkowa niejako pomaga mieszkańcom w normalnym życiu, funkcjonowaniu, prowadzeniu działalności i to jest bardzo ważne. Oczywiście wszystko, co realizujemy tutaj w gminie, przez samorząd realizujemy w oparciu o pieniądze, ale same pieniądze to jedna, a potem ludzie, którzy właśnie mają wpływ na to, żeby przygotować pewne zadania, żeby zrealizować, rozliczyć to drugie. I w tym momencie jeszcze raz chcę podziękować tutaj w pierwszej kolejności panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i wszystkim czterem pozostałym członkom komisji, że zawsze przed absolutorium spotykałem się bardzo często i oceniałem ten budżet. Pani skarbnik wtedy musi dużo informacji przekazywać, odpowiadać. Ja też mam przyjemność zawsze uczestniczyć w takim spotkaniu. Dziękuję również wszystkim przewodniczącym komisji, poszczególnych komisji, radnym poszczególnych komisji za ocenę realizacji tamtego budżetu, czyli poprzedniego. No i chcę podziękować również wszystkim pracownikom tutaj, począwszy od mojego zastępcy, pani skarbnik, pani sekretarz, wszystkich pracowników budżetu. To wiadomo, że też oni ogrom pracy wykonują na co dzień. No i na pewno nie byłoby takiej realizacji budżetu, gdyby nie duże wsparcie państwa po drugiej stronie, panów sołtysów, przewodniczących zarządu i w ogóle mieszkańców. Zawsze najważniejszym dla nas to jest to, żeby ludzie angażowali się w to, co my tworzymy, to wiadomo. Im więcej podpowiedzi, tym większa możliwość wykonywania tych oczekiwanych zadań. A ja stwierdzam na przestrzeni takich, powiedzmy, minionych ostatnich lat, że z roku na rok ta aktywność naszych obywateli jest coraz większa. Ludzie chcą mieć udział w tym, co razem tworzymy. I to jest bardzo budujące. Warto jeszcze raz, żeby nie przedłużać. Dziękuję Wysokiej Radzie za podzielenie mi absolutorium. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do zrealizowania tego budżetu. No i myślę, że możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość i starać się jeszcze lepiej robić. To nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Dziękuję bardzo.